Cześć wszystkim, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę malowała kawą, więc to będzie dla mnie takie małe wyzwanie, ponieważ wcześniej nigdy tego nie robiłam. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak mi poszło, to zaczynamy. Do malowania obrazków kawą wykorzystałam blok akwarelowy Renesans o gramaturze 250 g na metr kwadratowy. W tej technice sprawdzi się także papier akwarelowy o wyższej gramaturze, na przykład 300 g na metr kwadratowy. Malowanie kawą można potraktować jak technikę akwarelową. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, to przygotowałam do szklanki o pojemności około 250 ml 2-3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej. Zalałam gorącą wodą, pomieszałam, a następnie odczekałam kilka minut, tak aby moja płynna farba wystygła. W drugim kubeczku przygotowałam taką czystą wodę do płukania pędzli. Intensywność kawy ma tutaj znaczenie, bo jeśli nasypiecie więcej kawy, to uzyskacie mocniejszy kolor. Dodam jeszcze, że mimo, że to była kawa rozpuszczalna, to na dnie szklanki kawa jakby się jeszcze osadzała. Oczywiście można było ją zawsze zamieszać raz na jakiś czas. W internecie przeczytałam, że kawa sypana do malowania średnio się nadaje, ale jeżeli jesteście ciekawi, czy rzeczywiście tak jest, no to zawsze warto przetestować. Ja akurat miałam w domu kawę rozpuszczalną, więc też taką wykorzystałam. Możecie także nasypać innej kawy, na przykład kawy zbożowej. Liczy się to, aby był kawowy kolor w szklance. Kawę można potraktować jak płynną farbę akwarelową. I podczas malowania kawą utwierdziłam się w pewnym przekonaniu co do malowania akwarelami albo akrylami, albo innymi farbami, które można łączyć z wodą. Warto, a nawet obowiązkowo trzeba wiedzieć, że należy zmieniać wodę w czasie malowania. I choć Ameryki tutaj nie odkryłam, to jest bardzo istotne, bo sama osobiście popełniałam błąd i malowałam jeden obraz zmieniając raz wodę, bywało, że w ogóle jej nie zmieniałam. No i skoro zabarwioną wodą, na przykład kawą, można malować, to wyobraźcie sobie, czym malujecie obrazy, nie wymieniając wody w kubeczku. No ale to jest już tak na marginesie. Wracając do techniki malowania kawą. Przygotowałam pędzle do malarstwa akwarelowego, czyli pędzle z włosiem naturalnym. W tym odcinku pokażę Wam dwie różne ilustracje. Inspirację zaczerpnęłam z Pinterest.com oraz książki do nauki malarstwa akwarelowego, więc jeśli brakuje Wam pomysłów na ciekawe obrazki, no to odsyłam Was do tych źródeł. I jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenie, to byłam mile zaskoczona pigmentacją kawowej farby. Myślałam, że trzeba wykonać sporo warstw, tak aby przyciemnić niektóre partie w obrazie. No i tutaj też nasypałam 3 łyżeczki tej kawy, więc wydaje mi się, że nie jest to aż tak dużo. Przygotowałam się na taki rozwodniony kolor, a tutaj okazało się inaczej. Oczywiście wszystko też zależy od tego, jak mocno kawę zrobicie, bo możecie sobie przygotować kilka kubeczków kawy z różną intensywnością kolorów. Na przykład do jednego wsypać jedną łyżeczkę kawy, do drugiego 3, no a do trzeciego na przykład 6 łyżeczek. No i dzięki temu będziecie mieć różne odcienie, a Wasz obrazek stanie się bardziej głęboki i realistyczny. No i tutaj są dwa sposoby na cieniowanie obrazka, bo możecie to zrobić właśnie za pomocą różnych odcieni, albo nakładać warstwy jedno na drugą. I ja tutaj zrobiłam właśnie warstwowo, ale myślę, że tutaj więcej czasu zajmie nakładanie warstw niż po prostu czekanie na wyschnięcie. Malowanie kawą jest o tyle fajne, że możecie tanim sposobem nauczyć się malować. Nie trzeba mieć tutaj wielkich umiejętności, aby namalować obrazki właśnie taką techniką. Wystarczy, że zamoczycie pędzel w kawie i pigment macie gotowy. Dla tych, którzy po prostu nie znoszą kawy naturalnej, polecam malowanie kawą zbożową albo herbatą. I to również są świetne metody na to, aby uzyskać płynną farbę, no i cieszyć się z efektów. Jeśli więc chcecie odpocząć sobie od tradycyjnych, standardowych farb, to po prostu zróbcie sobie kawę. Pamiętajcie tylko, żeby nie pić kawy z kubeczka, gdzie moczyliście pędzel. Podczas malowania kawą można naprawdę się zagalopować i ją wypić. No i na samym końcu przygotowałam sobie cienkopisy Sakura Pigma Micron w odcieniach sangwiny i poprawiłam kontury moich ilustracji. No dobra, i to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Mile widziany komentarz pod filmikiem. Daj znać, czy kiedykolwiek malowałeś bądź malowałaś kawą, jak Ci poszło. Koniecznie subskrybuj mój kanał, mile widziana, także łapka w górę. Dzięki za uwagę, trzymaj się i do następnego. Pa!